Siema, siema. Niedawno pod moim jednym z filmików o Hondzie CRV, chyba przy wymianie filtrze paliwa, dostałem jeden komentarz, gdzie ktoś się tam mnie pyta, jak wypalić filtr DPF w tym samochodzie. Nie odpisywałem na ten komentarz, bo dużo by się rozpisywać. Chciałbym tylko w tym filmiku powiedzieć, jak to zrobić, co ja zaobserwowałem, jak to się dzieje, bo się dzieje to samoistnie w tym samochodzie, tylko jak mu wspomóc, jak mu pomóc i jak użytkować ten samochód, żeby sobie po prostu dawał radę i sam sobie wypalał ten filtr DPF i jeździł sobie bezawaryjnie. Przejeździłem tym samochodem już ponad 100 tysięcy kilometrów, także już wiem, że mogę coś na ten temat powiedzieć. No i mianowicie filtr DPF. No, pierwsze co, to muszę to powiedzieć, przy kupnie tego samochodu z salonu, podczas rozmowy ze sprzedającym, z kupującym, kupujący-sprzedający, czyli ja się dopytywałem sprzedającego, dużo takich ciekawych faktów, co się dzieje z tym filtrem DPF, jeśli będę go użytkować na krótkich trasach. I on się mnie pyta, ile będę dojeżdżać nim codziennie do pracy, ile to auto będzie pokonywać kilometrów i tak dalej. Także powiedziałem mu, że 30 w jedną stronę. Także powiedział, że to jest ok, że 30 to jest minimum, żeby przejeżdżać nim, aczkolwiek co jakiś czas trzeba by zrobić mu tą jakąś trasę, minimum raz w miesiącu albo raz co dwa tygodnie, żeby go przegonić, żeby sobie jakoś fajnie jechał, nie? Żeby fajnie sobie przepalił te wszystkie nieczystości, żeby się silnik fajnie dogrzał, żeby cały układ wydechowy się dogrzał. Także o to tu w tym chodzi i wtedy on się wypala, ale podczas użytkowania tego samochodu, jazdy tym samochodem, wyszły inne rzeczy, o których właśnie chcę teraz powiedzieć, które są według mnie najważniejsze. To, że trzeba pokonywać większe dystanse, to jest raz, bo po to się kupuje diesla. To jest 1.6 i Detek 120-konny w manualu. Po to się kupuje diesla, żeby jednak tych kilometrów trochę jeździć, tak? No i jak ten samochód prosi o wypalenia filtra DPF? To jest najważniejsze. Wyobraźmy sobie sytuację, jedziemy jakąś dłuższą trasę, załadowani, fest, rodzinka na pokładzie, boksa dachowego mamy, pełny bagażnik i tak dalej i pokonujemy jakieś tam 600-700 km. I nagle po przejechaniu 100-200 km w samochodzie zapala się bardzo ciekawa lampka. Lampka to jest jakby wskaźnik, bo dużo ludzi ignoruje to, na bank to ignoruje. Tutaj pokazuję już, tak jest up i down, czyli zmień bieg wyżej albo niżej. Zaświeca się strzałka, żeby dać niżej. Auto w tym momencie ma wystarczający moment obrotowy i bardzo dobrze sobie radzi na szóstym biegu i jedzie dobrze. Ale dlaczego to auto prosi, żeby zredukować? Właśnie po to, żeby dać mu większą dawkę paliwa, większe ciśnienie, żeby turbina pompowała i żeby wszystko wypalić z DPF-a. Właśnie po to. I utrzymuje się to przez jakieś maksymalnie 15-20 km takiej kity i wtedy obroty potrafią sięgać aż prawie 3,5, prawie po 4000 obrotów. To, co ja zaobserwowałem. I on nie prosi, żeby zmienić bieg, tylko żeby utrzymywać tą prędkość stałą. Nie jest mowa o tym, żeby się rozpędzać, bo to jest błąd. Po prostu chodzi o wysokie obroty, o temperaturę, o większą dawkę paliwa, o większe ciśnienie, żeby turbina pompowała, tak? Tylko o to. No i trzeba pomagać dla tego samochodu, bo jak jedziesz na przykład sobie tą szóstym biegiem i zapali ci się taka strzałeczka, ty jej nie odczytasz, bo sobie myślisz, co ten samochód mi tu będzie pierdolił, nie? Przecież jadę dobrze, jest odpowiedni moment obrotowy i tak dalej, jest moc, jest wszystko, co ja tu będę kurwa redukować i odpierdalać jakąś manianę, nie? Właśnie musisz, człowieku, bo jak masz jakieś pojęcie na temat mechaniki, na temat motocykli, samochodów, no to wiesz o tym, że dzisiejsza motoryzacja jest taka,
że trzeba jej trochę jakby pomagać, tak? Jakby pomagać. No pomagać, no po prostu czuć to, bo jak siadasz do samochodu, jedziesz, to czujesz ten samochód, tak? Jak skręcasz, jak hamujesz, jak się przemieszczasz, jak się rozpędzasz, moment obrotowy, wszystko odczuwasz dupą, tak? No ale my też musimy być inteligentni i świadomi, tak? Dlatego trzeba pomagać. Ten samochód jest na tyle inteligentną maszyną, że on w dyskretny sposób ci powie. I ty musisz się po prostu nauczyć użytkować ten samochód. Na przykładzie tej Hondy CR-V do dnia dzisiejszego mam przejechane 180 tysięcy kilometrów. DPF nie był w ogóle zaglądany, otwierany, nic. Auto nie puszcza ani dyma. Bardzo mało spala, bardzo dobrze się zachowuje. Ogólnie nie widzę nic poza... No nic nie widzę poza zmianą taką, żebym musiał chyba zaglądnąć do pompy wody i pasków i rolki po takim przebiegu, bo rano przy odpaleniu czasem ten pasek słychać, tak? Także to już jest, że auto już jakby woła, już trzeba by coś tam zobaczyć, się zainteresować, tak? Czyli tam wszystko w zestawie wymienić i tak dalej, od razu zweryfikować alternator, łożysko i tak dalej. I tyle. Także z tym filtrem DPF to jest właśnie taka historia, że po prostu trzeba umieć o niego zadbać. Trzeba umieć o niego zadbać, tak samo jak o resztę samochodu, o opony, o hamulce, o cokolwiek. Jak ktoś jest bez mózgiem i ma przywiązaną cegłę do nogi i tylko dwie pozycje są albo włączony, albo wyłączony i w dupie wszystko ma, no to się nie dziwię, że potem wszystko klęka, pada i nie daje rady. Co ważne, dobrej jakości paliwo stosować. Jakiś dodatek do paliwa czasem dać. Częściej filtr paliwa zmieniać. To też bardzo pomaga. U mnie bardzo często jest zmieniany filtr. U mnie co 10 tysięcy jest zmieniany olej z filtrem plus filtr paliwa. Co wymianę. I ja to pierdolę, że to jest... ja to sobie sam wymieniam, ale ja to pierdolę, że to niby mówią co 30 tysięcy, co 60 tak dalej. Nie, bo powiem Wam szczerze, jeździ się na różne jakościowych paliwach, odwiedza się różne stacje benzynowe. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że ta stacja deklaruje mi taką jakąś paliwa, jaką ja bym był zadowolony. Nie. To auto sobie poradzi, tego nie słychać, to sobie przepali, ale ja wiem, że to długoterminowo dla mnie, jako dla użytkownika, się opłaci. Na filtrze paliwa nie oszczędzamy. Najlepszy filtr, jaki jest na rynku, dosyć dobrej marki, nie chcę tu nikogo reklamować, tak dalej, to stosuję filtr Mahle. Z dwoma o-ringami sobie to po prostu wymieniam, zakładam, spokój, jeżdżę, zapominam, tak? Co najważniejsze, co mogę stwierdzić po takiej wymianie filtra paliwa, po olejach i tak dalej, po 10 tysiącach kilometrów tylko to jest, przypominam, że co 10 wymieniam, co 11 max, a jeżdżę na 5W30, z normą C2. Tutaj jest normalnie woda po parówkach 0W30 deklarowany, ale nie, ja jeżdżę na trochę gęstszym, bo to jest jakaś paranoja, bo to ekologia, wymysły i chore kurczę, no pieski sobie tam biegają i się witają i trochę głośno jest. Także jeżdżę na trochę gęstszym olejku, na lepszym olejku dla tego silnika na pewno. Co najlepsze, co zauważam po tych wymianach, to, że auto jakby dostaje więcej niuta, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Siadam delikatnie, tylko muskam gaz, a auto się normalnie odpycha jak wściekłe. To jest zawsze. Potem mi to przechodzi za jakiś czas, ale to nie przechodzi tak raptownie albo coś, ale zaraz po wymianie, jak są świeże filtry, takie coś jest. I ktoś mi powie, że będzie jechał na takim filtrze 30 czy tam 60 tysięcy kilometrów, będzie robił na takim filtrze paliwa jednym, nie? No to stary, no to powodzenia, nie? No to ja nie wiem, jak tam później ten układ wtryskowy, jak ta pompa, jak to tam wygląda. Co najważniejsze, że w tym aucie jest pompa boszowska. Jest pompa boszowska, jest wtryski też są Boscha, tak? Czyli mamy zajebisty majstersztyk japoński, ale pompy są już Boscha, tak? I pompa i wtrysk, czyli osprzęt jakiś tam, nie? Ale póki co wszystko chodzi. Wszystko chodzi, pięknie chodzi. I oby chodziło dalej, no, odpukać w niemalowane i to będzie chodzić, to musi chodzić, no.
Co ja mam powiedzieć? No po prostu dbajcie o te samochody, bo ta motoryzacja już powoli wyginie i tyle, już nie będzie takich dobrych samochodów. Patrzcie, co się dzieje na rynku, te samochody używane, one teraz takie są drogie, że to jest szok. To jest... Z kolegą ostatnio rozmawiałem, opowiadał mi coś o Turanie. Jakiegoś tam Turana ma, co ma 10 lat, że niby w Polsce teraz 83 tysiące złotych kosztuje takie auto, nie wiem co to za auto, tak dalej, ale był w szoku, bo to auto szwagra, coś tam, nie wiem co to za samochód, tak dalej, taką cenę mi rzucił. Także wiesz, no i to nie jest jedna, to jest jedna z wielu rozmów. Jedna z wielu rozmów i każdy mówi to samo, że samochody po prostu drożeją. I tyle. Także tyle. Wsiadamy do samochodziku. Tu już mamy trochę ciszej, wyciszone i tak dalej, nie wieje. No także co się dzieje? No zapierdzielasz sobie przykładowo 140-150. No i załóżmy, woła ci tutaj szczałeczka, żebyś zredukował. Masz wbity szósty bieg. Pokonujesz sobie fajny łuk na autostradzie i nie jesteś w stanie zredukować, albo mówisz, po co będę redukował, tak dalej. Bo też nieraz taką myśl sobie stawiałem do bani, mówię, po co mi ten durny samochód każe redukować, jechać, jak wszystko jest ok, i tak dalej. Otóż nie, bo to jest inteligentna maszyna. Po prostu nie walczmy z nią, nie kłóćmy się z tym samochodem. Musimy się nauczyć jego czytać i jak on z nami rozmawia, jak się z nami komunikuje ta maszyna, tak? Czyli redukcja to redukcja, bez żadnego pierdolenia. Jedziesz te 15-20 km, dajesz mu w palnik trochę, musi dostać tej temperatury, tego więcej paliwka i ciśnienia do ładowania i tak dalej, bo wtedy się oczyszcza. Wtedy się oczyszcza wszystko, wypala i masz spokój. I auto chodzi jak szwajcarski zegarek. Nie masz problemu, nic. A jak będziesz z nim walczyć, no to taka eksploatacja, wiesz, że auto ci mówi tak, a ty robisz tak. No to taka eksploatacja bardzo szybko się kończy w jakiś tam rozczarowujący sposób, tak? No, jakbym to powiedział, nagle tutaj wtryski leją, nagle coś stuka, nagle coś puka, nagle auto nie jedzie, nagle zaświeca się check engine, nie ma mocy, dymi, no i takie różne historie. Póki co ja nie mam nic, dbam, jak dbam, tak mam. No, to jest bardzo mądre powiedzenie, no i kto nie smaruje, ten nie jedzie, to też jest bardzo ważne. No, także pozdrawiam, hej, mam nadzieję, że tym filmikiem pomogłem dla niektórych, coś tam doradziłem, coś tam powiedziałem. Jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie eksploatacji tego samochodu, co się dzieje, co się naprawia i tak dalej. Za wiele tego nie ma, ale zawsze coś się robi, wiadomo, coś się dba, coś się tam jeszcze szykuje, coś tam będę robić. Ale to wszystko jest takie moje, widzimisię, moje wymysły, które gdzieś tam w głębi mojego ducha są właściwe i wiem o tym, że to jest właściwe i dobrze, i wiem, że dobrze postępuję, bo tak musi być, po prostu tak musi być, tego nic nie oszukasz. Samochód to jest jak twój przyjaciel, to jest jak twój koń, jak o konia nie zadbasz, nigdzie nie pojedziesz, tak? No, nie daj dla konia pić, nie daj dla konia owsa, nie daj siana, zostaw go w brudnym, to zobaczysz, to ten koń ani cię nie będzie lubił, nie będzie chciał ani na ciebie spojrzeć. No, także wiesz. Także tak musimy traktować też samochody, nie? Jeśli z takim podejściem zadbasz, umyjesz go co jakiś czas, pogłaszczesz, zobaczysz, co go boli, to będziesz długo się cieszył fajną, bezawaryjną jazdą. A jeśli będziesz takim typowym wieśkiem, który kurde siada, ma przywiązaną cegłę do stopy i zna tylko pozycje wciśnięte albo puszczone, no to powodzenia, nie? No to takich ludzi samochody nie przetrwają za długo. Po prostu, najzwyczajniej w świecie, dbajmy, zaglądajmy, jak nie wiemy, to pytajmy. I bardzo fajnie, że jest duża rzesza ludzi, zauważam, dużo ludzi wyświetla też moje filmy, też nie ma dużo filmików o tych samochodach na polskim YouTubie, nikt nie pokazuje za bardzo, na przykład prosta wymiana filtra paliwa, nigdzie nie mogłem znaleźć, tylko na jakichś zagranicznych stronach, no to po prostu myślę, kurczę, zrobię to, no nagram, pokażę, no i widzę, że jest fajny odzew, że dużo ludzi pozytywnie reaguje na to i fajnie, w końcu tam ktoś napisał, że w
końcu ktoś zrobił po polsku i pokazał co, gdzie i jak, no to też bardzo mnie to cieszy. Takie coś jest dla mnie jakby nagrodą za to, że to nagrywam i tak dalej, nie? Także jakbyście mieli jakieś pytania, zadawajcie śmiało w komentarzach. Każdy komentarz czytam, to nie jest tak, że nie czytam. I tyle. Także pozdrawiam, hej, do następnego.